Habemus papam! Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła.
swojej mamy, a nawet wtedy, gdy umarł jego brat, a następnie ojciec. Im bardziej cierpiał, tym więcej okazywał swoją wierność Bogu. Gdy w czasie wojny pracował w kamieniołomie, jego koledzy zauważali, że nagle zatrzymywał się przy pracy, żeby omówić modlitwę Anioł Pański. Modlitwa napełnia go nadzieją, że nawet w najtrudniejszych chwilach życia jest przy nim Chrystus. A jak my możemy mieć nadzieję we współczesnym świecie? Odpowiedź na to pytanie udziela nam święty Jan Paweł II mówiąc. Drodzy chłopcy i dziewczęta, podążajcie za Chrystusem. Tylko On może uciszyć się człowieka. Patrzcie na Jezusa według waszych serc i umysłu. On jest waszym nieodłącznym przyjacielem. Jako chrześcijanie jesteście wezwani do świata o wierze i nadziei. Naucz się, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne. Dlaczego pytasz mnie o dobro? Jeden tylko jest dobry i jeśli chcesz zachować życie, zachowaj przykazania. Które? Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę swoją oraz miłuj bliźniego siebie samego. Przestrzegaj wszystkie. Czego mi jeszcze brakuje? Jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj wszystko, co posiadasz i rozdaj ubogim, a potem przyjdź i płać za mną.